Wielką Sobotę wielkie przygotowania nie tylko do liturgii ognia i wody w świątyni, ale również do przygotowania święconego. I tutaj bogactwo literatury pięknej, źródeł historycznych wskazuje, jak te święcone w polskich domach, pałacach, dworach, chałupach, domach mieszczańskich wyglądały. To nie były zminiaturyzowane koszyczki, jak to ma miejsce w tej chwili, na dzień dzisiejszy, ale potężne stoły. Potężne stoły, gdzie kapłan przyjeżdżał i święcił. Jeżeli przyjeżdżał do wsi, to do najzamożniejszego gospodarza, jak to miało miejsce w Lipcach Rejmontowskich, do Boryny, a pozostali mieszkańcy przynosili, bo to święcone to mógł być sam chleb, bądź też kopa jaj, albo też koszyczek jaj, albo też bochen białego sera, czy pęda kiełbasy, czyli nie wszystkie 7 produktów, które powinny znaleźć się do błogosławieństwa w koszyku, czy też na stole. To święcenie wspólne pozostaje na terenach województwa łódzkiego po dzień dzisiejszy, na przykład w Srebrnej, czy też w wielu miejscowościach, wsiach na terenie Łowickiego, gdzie miejscowa ludność się gromadzi, a proboszcz przyjeżdża i błogosławi pokarmy, które zostały przyniesione. Wcześniej gospodynie po pokucie, po spowiedzi wielkopostnej przygotowywały święcone na stole stół dębowy, drewno, symbol, materiał trwałości, wieczności. Stół nieokrągły, ponieważ symbolizował miejsce, kto kim jest w tej rodzinie. Głowa rodziny u wezgłowia zawsze siadała, a potem od prawej ku lewej, od najmłodszego do najstarszego. Obrus biały lniany, symbol życia, bez żadnych ozdób, to też nawiązanie i do kultury tej słowiańszczyzny przedchrześcijańskiej, a jednocześnie do ołtarza, który znajduje się w świątyni. Pamiętajmy, że podczas od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty nie ma obrusu na ołtarzach. On został obnażony. Tu jest budowanie do następnego czasu, jakim będzie Zmartwychwstanie i Wielka Niedziela. Na tym obrusie, na środku, czyli ten klucz, dominanta całej kompozycji, bo to były wielkie kompozycje, był postawiony baranek. On był bardzo dużych rozmiarów. Mógł być wykonany z masła, mógł być wykonany z sera białego, marcepan, były też i z kruszcu, jak złoto i srebro, i cukrowe również, wykonane z chorągiewką, ale były też wykonywane z wosku, te słynne polskie agnuski. Ten baranek, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, sakrum. I wokół tego sakrum obudowywano chlebem, symbol również życia i Chrystusa, ciała Pańskiego, jajo, jajka. Musimy pamiętać, że do święconego nie ozdabiamy jajek, one są naturalne, ponieważ są tak, jak natura je daje człowiekowi, pobłogosławione, poświęcone wodą święconą, są wykorzystywane potem do magii agrarnej, do zabezpieczenia całej rodziny i domostwa. Kiełbasy, szynki, symbol zdrowia. Nie może zabraknąć chrzanu, który podobnie jak sól obowiązkowo, ciasto obrzędowe w postaci baby, zminiaturyzowanej babki. Na stole były serniki, były mazurki pod wpływem Turków i wpływów tutaj Bliskiego Wschodu. Szczególnie mazurki na Mazowszu w Polsce centralnej się pojawiały. Nie było dań gotowanych. Jeżeli pomniejsze święcone, to w koszyku wykonanym z wikliny ze słomy, które są również uosobieniem nowego życia i sił witalnych, zdrowia. Taki koszyk z wikliny symbolizuje macierzyństwo. Również słoma jest symbolem życia. Nie było przypadku.
To jest ogromny kod kulturowy zawarty w święconem.